Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony TFT Federnite i dzisiaj będziemy omawiać, co można zrobić ze spatuli, żeby wzmocnić swoją kompozycję. Niedawno wszedł patch 9.18 i zmienił on bardzo wiele, jeżeli chodzi o wypadanie. Teraz może wypaść nowy item, kilka postaci, dużo golda, ale też bardzo często trafi ze spatula. Czasami można dostać ją nawet 3-4 razy na mecz. Tak więc omówię najsilniejsze kompozycje, które pojawiają się. Teraz w mecie i jak można je pozycjonować, oraz jak wykorzystać dobrze spatule, żebyście byli mocniejsi, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Z tego co wiem, też dodali Kaj Kajse, Kajse, Kajse na jako legendarną postać, jako Ranger. Tak więc taka ciekawostka, pojawiła się ona na serwerach PBE i zacznijmy od Rangerów. Dodamy aż tutaj w róg. Tak powinna ona stać. Blisko niej Vein. podudajemy Brauma. Ani pod czterech glaciali. Jeżeli nie macie Aniwi, a nie powinniście jej szybko dostać. Możecie tutaj dodać Sejuani, Naprawdę jest mocnym pikiem. Już macie trzech glaciali. Tutaj dodajemy sobie Dread, Orde Kaiser, pod fantomów, czyli standardowa nasza kompozycja, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rangersów. Do tego możecie dać jeszcze jakiegoś tam Garena, jeżeli macie, jeżeli nie przeszliście jeszcze w pełni w rangersów. Teraz już macie czterech rangersów, dwóch fantomów. Trzech Glaciali, dwóch Knightów i możecie dodać kale, ale jeżeli nie macie, to jeszcze może być tam na drugim poziomie lub Leona pod Guardianów. Ale przypuśćmy, że nie macie Leony, nie macie keili, jest troszkę wcześniej w grze i tak wygląda wasza kompozycja. Dlaczego tak się ustawiamy? Ciężko jest się w takiej kompozycji dostać do aż Nawet jeżeli skoczą tu Rangersi, to ash bardzo łatwo sobie z nimi poradzi, ale macie tylko trzech Glaciali. Teraz często rozgrywka będzie się zamykała na siódmym, 8 poziomie, bo w picie dziewiątego levela jest po prostu droższe i ciężko będzie dostać ten dziewiąty level. Co powinniście mieć na aż jeżeli chodzi o itemy? Na pewno musicie mieć Runana. To jest pierwszy item, który się składa ze spatuli, czyli Hurricane, aż po prostu będzie biła w dwa dodatkowe cele ze swoich basiców, czyli większa szansa, że zamrozi przeciwnika lub kilku przeciwników. Do tego Ginso stakuje się to z Hurricane'em, Coraz częściej bije, coraz szybciej bije, więcej targetów może zestunować. I do tego najlepiej jest Dragon z dołożyć. Czyli Negatron, tak naprawdę jako pierwszy item nie jest teraz zły, jeżeli chcecie iść w rangersów. Wtedy wasza Ash jest też odporna na obrażenia magiczne i Aurelion Sol, albo Brand nie one-shotują waszego głównego carry. Na Wein nie musicie dawać itemów. Na resztę też nie za bardzo musicie dawać itemów, ale jeżeli macie nadmiar, to najlepiej złożyć Morello oraz Guardians Angela na Sejuani. Wtedy ona odpali obszarowego ulta, który będzie zadawał procentowe obrażenia, ale też obniży leczenie. Dlaczego tutaj wystawiamy garena? To jest po prostu bait. Jeżeli ktoś ma Aurelion Sola w tym rogu, to zamiast ultować waszą aż, to będzie on ultował garena. Ee, rangersi, nie, nie rangersi, tylko asasyni też będą na niego skakać. Po prostu nie jest on wam tutaj potrzebny. Możecie go tutaj wystawić. Tutaj zależy, jak są przeciwnicy ustawieni. On tam po prostu robi jako przynęta. Nie musi on stać tutaj przy waszej kompozycji. Możecie też ustawić tak, jeżeli za dużo asasynów jest z lewej strony, możecie ustawić w ten sposób, ale to powinno działać. I co jeszcze możecie zrobić ze spatuli? Pierwszy item to jest Hurricane, jeżeli chodzi o rangersów, tak jak już wspominałem, a następny kluczowy item, jeżeli chodzi o rangersów i spatule, jest to Glacial na Kindred. Dlaczego Glacial na Kindred? Możecie też dać na Varusa, jeżeli Kindred macie na drugim poziomie. Spatula przeważnie, jeżeli łączy się z innym itemem, zawsze w sumie, jeżeli łączy się z innym, innym itemem, podwaja wartość tego itema, z którym się łączy. Czyli Kindred bazowo, tutaj chyba nie możemy zobaczyć tych statystyk, ale ma ona około 500-600 HP. Nie jest to bardzo dużo i bardzo często na pierwszym poziomie nie odpali swojego ultimata. Ale jeżeli dacie jej Glaciala, co wam da 4 Glaciali, daje to też 400 dodatkowego HP. Czyli Kindred będzie miała około 1000 HP. To znacznie zwiększy jej szanse, że odpali Ultimate'a, ochroni waszą aż i przez to wygracie rundę. Naprawdę mocny i item. Szukajcie Frozen Maleta, jeżeli gracie Rangers'ów, bo bardzo ciężko będzie wam wbić dziewiąty level, żeby dodać Aniwie, albo nawet i ósmy level, żeby Aniwią zastąpić Garena lub jakąś Lisandrę dodać. Ciężko jest to zrobić, zawsze musicie szukać tego, tego Frozen Maleta. Powinniście jeszcze zrobić Guardianów, w taki sposób możecie zagrać albo standardową kompozycję w lewym, lewy róg przytulić, żeby wasi rangersi byli spokojni. To jest takie podstawowe ustawienie, ale eksperymentuję i uczyłem się od Dark Hydry, że w prawym dolnym rogu też można ustawić takie jednostki, jak wam przed chwilą pokazałem i to naprawdę fajnie działa. Dlatego Glacial na Kindred bardzo ważny, jeżeli chodzi o wykorzystanie spatuli. Co jeszcze możemy tutaj dodać? Raczej w tej kompozycji spatuli już bym nie szukał na nikim innym, ale możecie też wrzucić demona na Ash, możecie wrzucić demona na Kindred, możecie wrzucić demona na Sejuani. będzie to naprawdę fajnie działało, bo oni mają mocne ultimaty i chcecie, żeby mieli tą dodatkową manę. A demonem też połączą się z Varusem. Tak więc spatule w Rangersach możecie właśnie tak wykorzystać. Teraz przejdźmy do kolejnej mocnej kompozycji, czyli Shapeshifter oraz Smog. Bardzo, bardzo popularna teraz kompozycja. Często gramy smoków, czyli dlatego, że często są smoki grane w mecie, dlatego nie chcemy dać statika na Aż, bo będą oni po prostu ignorowali ten damage, który aż będzie wykonywała ze swoich basiców. Do Aurelion Sala musimy dać Gnara, musimy dać Morgana, możemy dać, jeżeli gracie Sorcererów, ale chciałem tutaj bardziej Shape Shifterów omówić, czyli jeszcze Shyvana, Swain. Możecie zagrać i Sorcererów, i Shape Shifterów, to też nie przeszkadza, możecie zagrać Guardianów z Pantheonem. Do tego możecie dać Nidali, żeby ona miała Wilda z Gnarem. I szybana już jest waszym głównym carry. Do tego macie już 4 Shape tak więc Nidali w sumie jest niepotrzebna. Możemy ściągnąć Swaina, bo on jest drogi i ciężko go dostać. Zamiast Sorcererów to omówimy tych Guardianów. Dodamy jeszcze Leona. Chcemy zrobić właśnie tak. Aby oni kryli jak najbardziej naszego carry głównego, możecie zrobić w ten sposób: wtedy obydwie postacie, i Leona, yy, i Szywana, i Gnar, dostaną podwójnego Guardiana. Morgana jest po prostu demonem. Evelyn, już bym tutaj tak często nie wrzucał, bo ciężko jest, żeby, żeby ona wykorzystała w pełni swój potencjał, bo jest po prostu słabsza. Dostała gigantyczne nerfy. i możecie wrzucić obszarowe CC, jeżeli macie na drugim poziomie. Jest to fajny dodatek, ale jeżeli zbudowaliście już tą Evelyn na drugim poziomie, nie jest ona tragiczna, ale po prostu jest dużo słabsza niż była, to będziecie mieli trzech demonów. I teraz w kompozycji macie osiem postaci i do tego możecie dorzucić coś ze spatuli. Co najlepiej zrobić ze spatuli w tej sytuacji? Spatuli raczej nie wykorzystacie na naszywanie, naszywanie jako wasze główne kery. Ona powinna mieć takiego sortu i tam jak Warmok Inso, to są dwa podstawowe itemy, i do tego item do leczenia się, który będzie Ekstekan Blade'em. Nagnara, możecie wrzucić GA, tak samo możecie wrzucić Inso, i tutaj pojawia się pierwsza opcja Spatuli, czyli Demon. Demon, tak jak mówiłem wcześniej, Spatula po, podwaja wartość itema, z którym się łączy, czyli na start już daje 40 many Gnarowi plus 4 demony. Może on uzyskać 30 many za jednego Basika, i od razu się przemieni. To jest bardzo ważne, bardzo fajne, jeżeli chodzi o tą kompozycję. O gnar, który szybko się przemieni, ma obszarowego CCK i reszta waszej kompozycji, brand, morgana oraz szywana, wykończą, wykończą waszego przeciwnika. Możecie tu zagrać też sorcererów, jak najbardziej, wtedy stawiacie morgany na froncie. Jeżeli pantona nie potraficie uzbierać, bo macie niższy level, możecie dać Aurelian Sola. Wtedy już macie dwóch Sorcererów i w sumie jakikolwiek, jakikolwiek Sorcerer też będzie dobry. Twisted Fate nie jest teraz taki zły. Jeżeli trafi niebieską kartę, to i Brandt, i Aurelion Sol bardzo na tym skorzystają. Tak, możecie zagrać. Tutaj zamiast Leony możecie dać coś innego. Na pewno przydałby się tu Shapeshifter, żeby ich uzupełnić. Kogokolwiek możecie wcisnąć. Macie Shapeshifterów, macie Sorcererów. Raczej Shapeshifterów i Sorcererów bym razem nie mieszał. Ale jest to jak najbardziej kompozycja, którą możecie wy wykorzystać, bo Gnari i Shibana są tankowni w, sami w sobie. Morgana też może grać na Frontlane. To jeżeli wam się złoży, też jest mocną kompozycją. I tak jak mówiłem, Spatula zawsze ląduje na gnarze, żeby zrobić z niego demona. Ale jeżeli macie poprzednią kompozycję, to możecie zrobić z kogoś sorcerera. Tak jak na przykład z Branda. On nie skorzysta z tego, nie będzie miał on 40%. Nie będzie on razy 4 wykradał many, bo jako elementalist już ma podwojoną manę, ale 40% AP oraz to, że będzie miał on sorcerera uzupełnionego. Jeżeli zrobicie z Gnara demona, to daje wam to też bardzo fajne przejście, jeżeli chodzi o Swaina. Bo Słana możecie dodać jakiego, jako demona, a zrzucić wtedy Ewelin, zrzucić możecie może też Morganę, tutaj nic na tym nie stracicie tak naprawdę, a możecie tu rzucić za tą Guardiana. Możecie za to do, dorzucić kolejnego shape shiftera, który na tym skorzysta. Wiele opcji do manewru tutaj jest, jeżeli chodzi o spatulę. Tak więc pamiętajcie, Force of Nature nie zawsze będzie najlepszą opcją, mimo że jest to dobry item, to przez to, że spatula podwaja wartość itema, z którym się łączy, to naprawdę zmienia wiele, jeżeli chodzi o rozgrywkę. 40 many tak, dla Gnara to jest bardzo dużo. Hurricane na. Aż też będzie bardzo mocnym itemem. Tak więc pamiętajcie, myślcie o tym, myślcie, zaskładacie. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem, trochę ułatwiłem, jak w najlepszych metakompach, użyć tej spatuli efektywnie. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Ja się z Wami żegnam. Zachęcam do subskrybowania i do usłyszenia.